Cześć, witam w kolejnym odcinku. Oglądajcie do końca. Na końcu mam dla Was kilka ciekawych informacji, także zapraszam do oglądania. Właśnie zabrałam się za sprzątanie. Wysprzątałam tutaj 6 oczek. I tutaj niebieska karzełka przyszła zamiast Dawidka. Ona kotna, także będzie miała tutaj miejsce, żeby się wykocić. Ma już wykotnik wstawiony. Czarna też ma wykotnik wstawiony, żeby się przyzwyczaiła. Mimo że, znaczy Julka 2, mimo że dopiero została zakocona. Tutaj już wykotnik zrobił out i teraz maleństwo z samiczką ma więcej miejsca. Tu oczywiście samiczka kotna, wykotnik gotowy. Tutaj samiczka kotna, wykotnik gotowy. A tu Ragnar. Bateria pada, flash padł, także Wam nie poświecę. Małe niebieskie pyrty wyglądają już tak, brykają po całej klatce. Tu już też fajnie, także... Aha, właśnie się dobrały na picie mleka, a ja nie mam flasha, żeby poświecić. Zajebiście, nie? No. No. Ale tak piją właśnie. Teraz szczeniaki są przyzwyczajane do kojca. W sensie nasz mały Baldurek, który zostaje. Te w piątek idą do nowego domku. Także tak to wygląda. Koniec do ogarnięcia. Tu będzie ładna wylewka zrobiona. Wszystko ogarnięte. Także Baldurek będzie miał śliczny kojec. No i na razie się przyzwyczaja. I już też podaję mu karmy. Takie jak będę chciała go karmić, będzie karmiony barfem. Także na razie jest przyswajane przez niego pierwsze posiłki takie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. A tutaj króliczki trzymają się dobrze. Tam w gniazdko się rusza. Nie zaglądałam tam od porodu. Także nie wiem, co tam żyje. Ale dzisiaj tam zajrzę później. Tutaj wszystkie klaty ogarnięte. Tutaj też ładnie czysto. Na dzisiaj starczy. Na dzisiaj tylko tyle klatek. Tu maluchy poszły niżej, ponieważ tutaj pojdełku jest niżej, a tym większym trudniej się napić. A te mogą sobie tutaj siedzieć w trójkę. Jednego samczyka stąd sprzedałam, a reszta tutaj się trzyma. I tą samiczkę po prostu dałam na dół, a te samczyki rozdzieliłam. I tu mam jeszcze dwie samiczki. Ta pójdzie na sprzedaż, a pełnobarwna raczej na razie zostanie. Zobaczymy, co tam dalej będzie z jej dziejami. No i tak to w sumie wygląda. Teraz zrobimy sobie unboxing paczuchy. Tam nasz Baldurek. Od wczoraj u nas w domku. No także tak to sobie wygląda, że maluszki już jest u nas. Ma na razie obruszkę, żeby się przyzwyczajał. Już mam smycz dla niego 5-metrową na szkolenia. On będzie poddany tresurze, także będzie ładnie wytresowany w miarę moich możliwości. Oczywiście to jest wszystko konsultowane z trenerem piesków, także na spokojnie, nie martwcie się, a teraz robimy unboxing paczuszki. W paczuszce taki piękny transporter na karzełki, także zapowiada się przepięknie. A tak wygląda transporter na dwa karzełki. Mamy tutaj transporter ze sklejki. Oczywiście link do wykonawcy macie w opisie filmu, pod każdym filmem jest, także można sobie zerknąć, zamówić na spokojnie, zobaczyć, jak to wygląda cenowo, bo na stronie wykonawcy wszystko jest podane. Także serdecznie polecam, jest to już któryś z rzędu mój transporter, który naprawdę świetnie się miewa, także zawitajcie na stronę wykonawcy. Już pełno komarów lata. Muszę podoszczepiać resztę stada, zobaczyć w zeszycie, kogo tam szczepiłam, bo już parę sztuk z stada podstawowego zaszczepiłam, także teraz muszę to zrobić z resztą i z młodzieżą, która u mnie zostaje. Tutaj pełnobarwny to samczyk, a reszta jeszcze nie sprawdzałam. Ja zawsze najpierw patrzę na te pełnobarwne, co z nich tutaj wyrośnie. I tutaj jeden jest właśnie taki, co ma wargę niestety no, ciemną, a nie białą, także raczej pójdzie na mięsko. Tak jak ten niebieski samczyk. Chyba, że ktoś będzie go chciał tak dla siebie do chowu, to spoko, to może pójdzie, może nie. Zobaczę jeszcze. A to Baldurek. Baldur, co ty wyrabiasz? Bałagan mamy tu, trzeba posprzątać. Tu pimpy wyłażą, mają do posprzątania. Także masakra. No ale dzisiaj nie sprzątałam. Miałam tamten regał posprzątać, a tutaj ten regał miałam na samym końcu posprzątać już 3 dnia, bo na 3 dni chciałam rozłożyć, ale dzisiaj nic nie robiłam, bo padał deszcz. A później zajęłam się czym innym, także niestety odpadło mi sprzątanko na inny dzień. Ostatnie dni szczeniaków u nas.
Niedługo jadą do nowego domku, a Baldurek zostaje z nami. Jeszcze da im się pobawić, bo tak ogólnie to on musi być socjalizowany pod tresurę, żeby się ładnie słuchał. Ale niech się pobawią, niech się sobą jeszcze nacieszą. Zmazowany atak. Pimple. Zmontuję wam teraz taki krótki filmik, bo jadę sobie na Pomorze do babci, więc nie będę teraz nagrywać, bo nie mam zapasów filmów, wszystko mi się pokończyło. Także następny film wleci na kanał nie wiem kiedy i tak jest mało wyświetleń, więc nie chce mi się tutaj tarabanić z nadmiarem filmów. Samiczka za 4 dni ma wykot, a mnie niestety nie będzie, bo jadę. No, więc tak to sobie wygląda. Niestety. A na resztę wykotów zdąży na spokojnie. Tylko tutaj ta, na której mi zależy. Ta, co przyjechała z Poznania do mnie. O, pupuluś, a ty co robisz? Miły. Mały ciekawski. Muszę tutaj posprzątać i chyba dzisiaj się za to zabiorę, ale raczej na tamtej połowie mam tam młode, a chcę, żeby trochę w czystym siedziały, a nie w takim syfie. Także, no nie wiem, albo tu, nie wiem. Nie wiem, ale muszę posprzątać, a jadę w sumie na 4-5 dni, także zobaczę. Jeszcze zobaczę, jak to będzie i muszę zabrać Baldurka ze sobą, żeby go socjalizować, żeby go ładnie szkolić. No, pod siebie. Balduruś! Dzisiaj byłem zaszczepiony. Nie. No, a tutaj mamy w sumie bez zmian. Tą samiczkę pokryłam. Czekam, no to był ostatni wykot. Jak się nie zakoci, to dopiero na jesień będę ją zakacać. Tutaj samiczka z młodymi, znaczy julkowa samiczka i kusia. Chowa maluchy. Maluchy coraz większe. Tutaj sobie Niunia siedzi, tu oczka już coraz lepiej u tych maluchów, ta ma deprechę, też sobie siedzi, Niunia moja. Może wam trochę, o właśnie, może wam poopowiadam o każdym króliku, tak by było spoko. Tutaj samiczka niebieska od Krzysztofa Śliwki, Niunia ze stycznia i jej maluszki, małe pupulki, tak teraz nie pimpusia, tylko pupulki. To są młode po moim samcu niebieskim, który w Poznaniu został sprzedany. Też wycenione na 96 punktów, także zobaczymy jak młodzież tutaj. No, samiczka też jest bardzo fajna. Nie. Niżej moja samiczka, kryta moim samcem, więc młode są teoretycznie w większości moja linia, tylko dwóch dziadków tam jeszcze obcych, a reszta moje króliki. No, także tutaj na pewno coś tutaj z tych młodych zostanie u mnie w hodowli. Niektóra się wyda na sprzedaż, tak, tu trzeba posprzątać, no. Ja tylko jeden regał posprzątałam, miałam sprzątać dalej i jakoś nie wyszło. A, samiczka jest od Carmena Butlą od drugiego tygodnia, bo matka niestety padła na zapalenie listwy mlecznej. Samiczka jest września 2021, także malunia przetrwała, była na wystawie, na Pniewach oceniona na 95,5 punkta. Moje szkaractwo. Samiczka bez podgardla, po matce dwuletniej też bez podgardla. Samiczka ojca ma niebieskiego, a samiczkę od matkę w sumie od Patryka Skerki. No także ma gen niebieski, jakbym ją pokryła niebieskim, to miód by był, mógł być pół na pół. Jadąc niżej mamy samiczkę nieznaną z trójką młodych, którym muszę leczyć oczka. Tutaj moja agresywna Niunia, która się nie może zakocić, ale ona na razie zostanie. Będę próbować do skutku. Na wystawie w Poznaniu oceniona na 95,5 punkta. Też samiczka mojego chowu pod te właśnie zajebistej samicy, która niestety też mi padła, ale mam tylko po niej jedną córkę. Tutaj i kusia od Julii Czapli. Także Niuńka swoje pierwsze maluszki chowa, tam brzdące się schowały, skitrały na ten syf. Tutaj mamy dwa karzełki, samiczki. Jedna na dniach ma iść do nowego domku, czy to większa, to mniejsza zostaje. Samiczki od Dawidka i tej niebieskiej samiczki karzełka. Zaraz wam je pokażę. Dawidusia mamy na dole. Tak, Dawidek od Dawida to Malika.
Tu jest samiczka Hermelin niebieskooki od Dawida Siudy. Pierwszy miód zmarnowany, czekamy na drugi. Tutaj mamy samiczkę z niemieckim pochodzeniem i też czekamy na miód. Tu mamy Ragnarka, to jest też niemieckie pochodzenie. I te oba króliki mam od Michała Bartkowiaka. Idąc dalej, mamy tutaj samiczkę od Romana Bartkowiaka, szarą, z młodym po Dawidku, czarnym. Niżej mamy samiczkę też od Dawida Tomalika, czarną, Julka 2. Tak, Jula 2, dziołcha, pokryta Dawidkiem oczywiście. Tutaj mamy Niunię niebieską. Od niej są te dwie samiczki małe, karzełkowe, czarne. Teraz jest pokryta hermelinem, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest niuńka, nie wiem jakiej hodowli. Ona ma numer 286P. Mam ją też właśnie od Michała Bartkowiaka. Tutaj mamy samiczkę i samczyka z jednego miotu. Jest to miot po samicy właśnie tej bez podgardla od Patryka Skierki. Młode są z lutego tego roku, także ładnie wyrosły. Tutaj druga samiczka. Na razie sobie zostaną. Zobaczę, co z nich tutaj wyrośnie. Niunia. I tutaj samczyk. Na razie niech siedzą, nie śpieszy się. No już z czterech zostały tylko dwa. Młode od tej samiczki z tamtej połowy, też bez podgardla. Tutaj samczyk od Jarosława Wojciechowskiego. Przywiozłam go, jak byłam w Poznaniu. Także zobaczymy, co z tego brzdąca wyrośnie. Tak, niuniuś. Na razie to jest fajny niuniek, nawet daje się pogłaskać. Tutaj na dole samiczka mojego chowu. Po samiczce, której już nie mam. I po samczyku też od Jarka z tamtego roku. Także fajna niunia, zobaczymy, co z niej wyrośnie. Na razie też niech sobie siedzi. I mamy samczyka po samiczce od Jarosława Wojciechowskiego i po moim samcu, tym tu łosiu. Tak się prezentuje niuniuś. Ciekawy niuniuś. Na dole jego brat. Na razie też zostają u mnie, zobaczę, co wyrośnie, ewentualnie na jesień się sprzeda bądź zostawi na jakąś wystawę. No zobaczymy. Na samym dole, w skitranym miejscu, to coś jest od Pawła Winiarczyka, jest to samiczka na potrzeby mięsne w domu i nie tylko. Będzie rodzić maluszki na papu. Idziemy dalej. Tu mamy trójkę pasztecików, które zostaną sprzedane jako tuszka. I na razie siedzą sobie razem. To trzech ziomali. Tutaj samiczka od Jarosława Wojciechowskiego z kwietnia tamtego roku. I jej młode tam siedzą w gniazdku. Po samczyku panu niebieskim, też od Jarosława Wojciechowskiego. Tak, wszystkie młode są czarne. Nie? Bubulku. Tutaj samiczka również od Jarosława Wojciechowskiego. Tutaj na dole samczyk również od Jarosława Wojciechowskiego. Także ten sobie zostanie. Zobaczymy, co tutaj wyrośnie z tego łośka. Tutaj samczyk mojego chowu. Łaj, łaj, łaj. Dziabnął cię. Niuniuś, ty musisz być cały, bo ty na wystawę jedziesz. Tak, ja wiem, no. Łoś cię użar. Ale ty jesteś wkurzony. Niuniuś. Po mojej samiczce, tej, którą butlą odkarmiałam. Tutaj mój samczyk. Tutaj mamy dwie samiczki. To są samiczki po samiczce od Jarosława Wojciechowskiego i po samcu od Wojciecha Szukały. Ta samiczka idzie do Krzysztofa Śliwki za 2 tygodnie, także na razie jeszcze posiedzi u mnie. A tą czarną niestety będę musiała dokoptować do tej ferajny, żeby miała na sprzedaż 4 tuszki. Tylko dlatego, że u mnie nie schodzą czarne króliki zbytnio. Także niestety, no jakbym jechała na Lubań, to bym ją sprzedała, bo miałam chętnego, ale nie jadę i niestety, no
Jej losy są podzielone. Mamy wesołą ferajnę od niebieskiej samiczki niebieskie. Czarne są od mojej wicechampionki z Poznania. Niestety musiała zostać szybciej oddzielona od młodych. Z tego powodu, że jedna samiczka mnie zawiodła i nie pojechała na wystawę, więc musiałam szybko dokoptować inną do kolekcji. No i trafiło na nią i została wicechampiona, no także mega. No i tak to sobie wygląda. Trzy podrzutki są i trzy młode od niebieskiej samiczki. Także te młode niebieskie są po tamtym samcu niebieskim od Jarka i ta samica też jest od Jarka. A tutaj czarnuszki są od mojej samicy i samcu od Wojciecha Szukały. Tutaj niżej jest samczyk od Jarosława Wojciechowskiego, właśnie z tamtego roku. Zbierałam go na Pniewach. On jest z lutego tamtego roku. Tutaj mam samiczkę również od Jarosława Wojciechowskiego. Urzekła mnie jej główka i łapcia, także zobaczymy, co tutaj z niej będzie. No, ja muszę te klaty posprzątać, bo to już jest tragedia, tak nigdy nie miałam. No, także tak to sobie wygląda. I ostatnia sztuka znajduje się poniżej. Jest to moja wicechampionka. Także tak prezentują się wszystkie moje króliki na dzień dzisiejszy. Tak, Baldurku? No, my pojedziemy pociągiem. Pierwszy raz pociągiem pojedziesz. Mam nadzieję, że nie zwymiotujesz na mnie. Także nie zapomnijcie o łapeczce, żeby nam po prostu wyświetlenia troszeczkę wzrosły, bo na razie to mi się po prostu... Może nie komentujmy tego. Algorytmy YouTube'a nie do ogarnięcia. Także pomóżcie mi, zostawiając łapeczkę, subika, najlepiej z dzwoneczkę, żeby mieć powiadomienia o kolejnych filmach. No i fajnie by było, żebyście też moje filmy gdzieś udostępniali, żeby zachęcić coraz większą ilość osób do oglądania. Tutaj też macie poradniki w playliście, możecie zobaczyć na playlistę. Tam jest poradnik Spinelli, macie tam różne filmiki, co robić w różnych przypadkach. Także zapraszam. I zapraszam również na facebookową stronę Julii Czapli, Króliki od Podstaw. Tam macie wszystkie porady lecznicze, zdrowotne, żywieniowe, także możecie sobie zajrzeć i poczytać. Ja Wam tam podlinkuję oczywiście w opisie, także zapraszam do poczytania. Dziękuję Wam za oglądanie. Łapcia, łapcia. Trzymajcie się, hej.